Dawid, wygrywamy turniej w Kozienicach, 2 mecze, 2 zwycięskie i 2 tiebreaky. Jak ty fizycznie się czujesz po tych 10 setach? Chociaż z drugiej strony dzisiaj zagrałeś pełne 5 setów. Ja się czuję ogólnie dobrze, aczkolwiek no wiadomo, wczoraj jak trzeba było przestać te 5 setów, to jest trochę jednak czasu, to tak organizm no, czuł takie no, było się trochę pordzewiałym, zastanym, ale dzisiaj jak się ruszyliśmy rano, no to już było ok. No teraz wiadomo po meczu przyszło zmęczenie. 4 sparingi za nami, 3 zwycięskie, 1 porażka. Co poprawiliśmy według ciebie w naszej grze na przestrzeni tych 4 meczów kontrolnych? Myślę, że też tutaj dodało to, że doszedł do nas Taylor, to na pewno jest wzmocnienie, no i teraz przyszedł kolejny chłopak, który też bardzo dobrze gra, aczkolwiek no też nie grał cały czas, no i myślę, że też to pozytywnie wpłynęło na chłopaków. Ciężko trenujemy, każdy z nas się stara na tym treningu dać z siebie po prostu wszystko i widać to po prostu coraz lepiej wygląda, tak, na treningu, no i później to się przekłada na mecz, że już ten okres, który przepracowaliśmy, jest tam jakieś zgranie z rozgrywającymi i ogólnie też się po prostu lepiej rozumiemy.